Kołomie Maciej Kamiński dwa razy zwyciężył festiwal Dorsza. Powiedz nam, no co w tegorocznym festiwalu Dorsza ten prym wiodło? W tegorocznym festiwalu Dorsza wiodły prym przybieżki przede wszystkim w kolorach jaskrawych i czerwonych i dosyć lekkie pilkery do gramatury do 120 gram. W też różnej kolorystyce, przeważnie czerwone i niebieskie. Można było łowić na dwa punkty zaczepu, czyli rozumiem, że uzbrajałeś pilkera i jeszcze przybieżkę? Dodatkowo przybieżkę, to jest taki poglądowy przykład. To jest jedna przybieżka i na dole jest montowany pilker. I tak wygląda cały zestawik. Rybka, słuchaj, no właśnie, bo tu masz taką ładną czerwoną rybkę, o, coś takiego. Powiedz nam, czy kolor ma znaczenie, bo wyście głęboko dzisiaj łowili, nie? Moim zdaniem kolor odgrywa znaczenie w łowieniu ryb, ponieważ nie reagowały na inne kolorystyki, reagowały typowo na ten kolor. Masz jakąś taką swoją metodę na porę dnia, czy słoneczny dzień, deszczowy? Tak, oczywiście. W ciemniejsze dni używamy bardziej jaskrawych przynęt i na głębszej wodzie, na płytszej wodzie i w dni słoneczne bardziej stonowanych i mniej pracujących przynęt. Większość z wędkarzy, która łowi w porcie we Władysławowie, bo tutaj łowimy na głębokości 60 metrów, używa bardzo dużych, ciężkich pilkerów. Słuchaj, ty tutaj nam pokazujesz Jacksona 70 gramów, no to jest bardzo mało i to da radę łowić na dużych głębokościach? Tak, oczywiście łowię bardzo cienkimi plecionkami od 0,06 do 0,010 i nie sprawia większego problemu łowienie przy niewielkim oczywiście dryfie. Przy większym dryfie używamy ciut cięższych przynęt. Ja używam osobiście do 120 gram. Czy te kupne pilkery wyginasz w jakiś sposób, żeby one miały jakąś charakterystyczne takie? Nie wyginam. To są takie proste ze sklepów, firmowe, bez wyginania, bez udziwnień żadnych. Widzę, że większość tych twoich gum to jakieś takie kopyta, mało masz twisterków, a dużo wędkarzy właśnie łowi na takie duże twisterki. To jest jakiś błąd? Gumy, których ja używam, mają bardzo agresywną pracę i one są bardzo miękkie i sprawiają wrażenie właśnie naturalnej przynęty. Twister jednak nie jest jakąś naturalną przynętą w naszej wodzie i uważam, że ripery i jaskółki teraz takie nowe właśnie wchodzą w przynęty do łowienia w kształcie takiego jaskółczego ogona. Uważam, że one są naprawdę dobre.